Co można wymyśleć między feriami zimowymi, a feriami świątecznymi? Dzień Wagarowicza. Jeżeli jeszcze połączy się go z przepędzaniem zimy, to dodatkowy dzień bez szkolnych zajęć nabiera walorów społeczno-użytecznych. Zdjęcia robiliśmy w Krakowie, ale prawie we wszystkich miastach udało się dzisiaj nie pójść do szkoły. Już 9 godzin, proszę Państwa, wiosny za nami. Jest to bardzo kapryśna pora roku, od mrozów po upały. Dla przykładu, w 1942 roku w Warszawie o tej porze było 15 stopni mrozu, a w 1974 plus 23. Dziś było tylko 3 stopnie, ale we wschodniej połowie Polski słonecznie, tylko na zachodzie padał deszcz. Poza naszymi granicami najchłodniej było w Helsinkach i Reykjaviku, a najcieplej w Madrycie. A o nadejściu wiosny, proszę Państwa, bardzo usilnie marzył pan Andrzej Kowalew. A dlaczego? Zaraz Państwo zobaczą. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. Pan Andrzej Kowalew, meteorolog z wykształcenia, poważnie potraktował życzenie swej lubej. A że luba okazała się wymagająca, ma dla niej także inne prezenty. Jej imię, oczywiście krokodylki, Dolores, pochodzi z Amazonii, ma rok i na razie tylko 50 cm długości. Jest szansa, że będzie miał gdzieś 1,5 metra, czyli na mieszkanie zdecydowanie za duży będzie. I co pan z nim wtedy zrobi, panie Andrzeju? Będę musiał go przekazać albo do zoo, albo oddać komuś, kto będzie miał warunki do trzymania. A co najbardziej lubi? Chyba żaby jednak. Pewnie wtedy, kiedy będzie dorosły, to zmienią mu się gusta, bo żaby będą dla niego trochę za małe, ale w tej chwili najbardziej lubi żaby. No a musi pan sam łapać te żaby? Tak. Czyli musiałem po prostu jesienią zrobić sobie zapas żab, nałapać i po prostu zimować je w lodówce. Tak jak w naturze są zimowane, tak u mnie w lodówce siedziały, w słoikach. Z tym, że skończyły mi się już żaby, no i teraz będzie musiał jeść ryby i myszy, dopóki nie pokażą się następne żaby. Właśnie jak to na przędnówku, nie ma co kaprysić, trzeba brać co jest, będzie lepiej, gdy astronomiczna zamieni się w prawdziwą wiosnę. Zapraszam w przyszłą niedzielę. Do zobaczenia.